Szanowni Państwo, koniec roku skłania do podsumowań. Jak wypada eurobilans 2013 roku z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego? W mojej ocenie bardzo dobrze. Oto 7 wybranych przeze mnie dowodów. Po pierwsze, po wielu miesiącach sporów zakończyliśmy z sukcesem negocjacje dotyczące budżetu europejskiego na lata 2014-2020, uzyskując niemal 1000 miliardów euro na inwestycje i rozwój ubogich regionów. Polska znów będzie największym odbiorcą unijnych funduszy. Otrzymaliśmy 115 miliardów euro. To jest o 4,5 miliarda euro więcej niż w latach 2007-2013. Warto tutaj wspomnieć, iż nowy budżet pociągnie za sobą reformę polityki spójności, upraszczając z jednej strony korzystanie z funduszy unijnych, z drugiej postawi odbiorcom większe wymagania. Punkt ciężkości z inwestycji w infrastrukturę przesunie się w kierunku finansowania badań i rozwoju, wspierania małych i średnich firm, poprawy wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, walki z bezrobociem i ubóstwem oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Po drugie, od lipca 2013 roku dzięki unijnym regulacjom płacimy znacznie mniej za połączenia roamingowe na terenie całej wspólnoty. Aktualnie cena połączenia nie może przekraczać 1,22 zł razem z VAT. Zmiany dotyczą także transferu danych. Dążymy do tego, by wkrótce wszystkie połączenia telefoniczne w Unii nie były obarczane kosztami roamingu. Wtedy będziemy za nie płacić tak jak za krajowe. Po trzecie, unijna gospodarka ustabilizowała się. Po recesji z 2012 roku produkt krajowy brutto wspólnoty zaczął rosnąć. W 2014 wzrośnie według prognoz średnio około 1,4% w całej Unii w stosunku do poziomu z tego roku. Mam nadzieję, że zmieni to też obecną dramatyczną sytuację na rynku pracy, gdzie aktualnie ponad 5 milionów osób w wieku do 25 roku życia nie ma zatrudnienia. Najgorsza sytuacja jest w Grecji, Hiszpanii oraz Chorwacji, gdzie stopa bezrobocia wśród młodych wynosi ponad 50%. Po czwarte, przygotowaliśmy nowatorską regulację o ochronie danych osobowych, ustanawiającą tzw. prawo do bycia zapomnianym oraz kontrolę nad profilowaniem naszych danych w internecie. To nowe prawo internautów, pozwalające na zgłaszanie do administratorów portali i sieci żądania, aby nasze dane zostały usunięte z ich stron, jeśli sobie nie życzymy, by były one dalej wykorzystywane. Po piąte, 2013 rok był dedykowany mieszkańcom Unii i upłynął pod hasłem Europejskiego Roku Obywateli. Wspólnotowe obywatelstwo to nie pusta idea, lecz konkretny status, z którym wiążą się liczne prawa zapisane w traktacie lizbońskim. Przykładowo, mamy bierne i czynne prawo wyborcze na poziomie lokalnym i europejskim w każdym kraju Unii, w którym na stałe mieszkamy, mając nadal polski paszport. Mamy też ochronę konsularną na całym świecie gwarantowaną przez ambasady wszystkich krajów członkowskich. Warto poznać pozostałe prawa. Po szóste, europejska rodzina powiększyła się w lipcu tego roku. Unia przyjęła w swe szeregi nowy kraj – Chorwację. Nasza wspólnota liczy teraz 28 członków. Po siódme, rok 2013 przyniósł też zapowiedź rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, a także konkretne postępy w rozmowach stowarzyszeniowych z obecnymi kandydatami do Unii, jak i kandydatami na kandydatów. Następny 2014 rok będzie rokiem przełomowym. Zmieni się skład Parlamentu i Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy jej przewodniczący będzie wybierany według nowej reguły, gdzie w roli głównego rozgrywającego zadebiutuje Europarlament. Szykuje się ekscytująca rozgrywka, w której zdecyduje się nasza wspólna przyszłość. Ale zanim to nastąpi, teraz chciałabym Państwu życzyć spokoju, refleksji, wyciszenia i wyhamowania tempa codziennych presji, przynajmniej w czasie spędzonym w gronie naszych bliskich, radosnych dla nas wszystkich świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wszelkich sukcesów osobistych i zawodowych w nowym, mam nadzieję, bardzo pomyślnym 2014 roku. Serdecznie pozdrawiam prosto z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer-Deudenberg.